mnie nie dziewać. Wrócenia do czwarta. Masz, wiesz. Oj, mam bo. No, z sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Elektroniczny sąd arbitrażowy to sąd, który świadczy usługę arbitrażową, czyli rozwiązuje spór pomiędzy przedsiębiorcami z takim samym skutkiem jak sąd powszechny, czyli wyrok sądu arbitrażowego ma moc wyroku sądu powszechnego po nadaniu mu klauzuli wykonalności. Powodami są te firmy, które zawierają dużą ilość takich powtarzalnych umów z masowym kontrahentem. Przykładowo umowy najmu w jakichś obiektach komercyjnych. Tak, jest jeden wynajmujący i kilkudziesięciu najemców i tego typu sprawy rozpoznaje nasz sąd, na przykład o zaległy czynsz. Ich wartość przedmiotu sporu średnia to jest około 20 tysięcy złotych. Zdarzają się sprawy o 3 tysiące złotych, ale też o 50 do 60 tysięcy złotych. Całe postępowanie przeniesione jest do sieci. Nie ma sądu, do którego trzeba dotrzeć, rozpraw, na które trzeba dojechać, świadków, których trzeba przesłuchać, ani listów poleconych, które trzeba doręczyć. W naszym sądzie regulaminowy czas rozpoznania sporu to 3 tygodnie od daty wniesienia pozwu. Przy wniesieniu sprawy zarówno w sądzie powszechnym, jak i w sądzie w arbitrażu elektronicznym powód powinien uiścić opłatę albo wpis sądowy, a u nas opłatę arbitrażową. Po ostatniej podwyżce tych opłat koszty te są mniej więcej takie same. Oczywiście sądy powszechne w tych sprawach o najniższej wartości przedmiotu sporu są dotowane przez państwo. Tych spraw nie da się załatwić za pieniądze, które powodowie płacą tytułem wpisu sądowego, dlatego my tutaj nie jesteśmy w stanie być konkurencyjni. Jesteśmy odrobinę drożsi, natomiast ultima ratio jest rozwiązaniem samofinansującym się, z czym my nie jesteśmy przez nikogo dotowani i z pieniędzy, które pozyskujemy tytułem wpisu, musimy opłacić zarówno wynagrodzenie arbitra, jak i utrzymanie systemu, jak i wszystkie koszty, które są z tym arbitrażem związane. Natomiast im większa wartość przedmiotu sporu, tym bardziej zyskuje elektroniczny arbitraż, jeżeli chodzi o koszty postępowania. Około 100 tysięcy złotych wartości przedmiotu sporu jest tą granicą, powyżej której jesteśmy zdecydowanie tańsi niż sądownictwo powszechne. Weźmy sprawę o 3 tysiące złotych. W sądzie powszechnym trzeba zapłacić 200 zł tytułem opłaty sądowej od takiego pozwu. U nas taka opłata wynosi 300 zł plus VAT. Jeżeli chodzi o sprawę o 20 tysięcy złotych, w sądzie powszechnym opłata wynosi 1000 zł, u nas 1600 zł plus VAT. Ale w sprawie już o 200 tysięcy złotych, w sądzie powszechnym opłata wynosi 10 tysięcy złotych, a u nas 8600 zł plus VAT. Więc porównanie to jest można powiedzieć, że równoważne. Te opłaty są do siebie zbliżone, przy czym należy pamiętać, że w przypadku ultima ratio nasz wpis to zasadniczo jedyny koszt danej sprawy. U nas nie ma takich kosztów jak koszty dojazdów do sądu, nie ma kosztów utraconego zarobku. U nas całą sprawę załatwia się nie wychodząc z biura czy spoza ekranu komputera. Doręczenia dokonywane są elektronicznie w systemie, więc nie ma produkcji dokumentów, nie ma poświadczania tych dokumentów, rozsyłania ich wszystkim uczestnikom postępowania. Od lat funkcjonuje już sąd w Stanach Zjednoczonych, sąd elektroniczny. Sądy elektroniczne mamy we Włoszech, mamy sąd w Portugalii, mamy ostatnio sąd w Łotwie, który notabene zaangażował sztuczną inteligencję już do wydawania wyroków, przynajmniej tak się reklamują.